Siewanko, W poprzednim odcinku o tokarce Cyklon od Denforda podklejaliśmy prowadnice z suportu specjalnymi taśmami ślizgowymi. I tam więcej mówię o tej technologii naprawy czy konstrukcji obrabiarek. Link macie w opisie. A dzisiaj etap drugi, czyli podklejane prowadnice musimy obrobić. Na początku usuwam cały nadmiar kleju, który wyciekł spod tych taśm. Listwy, które po prostu robią za podchwyty na płasko obrabiam na frezarce i tutaj nic jakoś szczególnie nie ustawiam, to po prostu musi być płaskie. Lekko też podskrobałem prowadnice sanych poprzecznych, ponieważ no, to się już powycierało przez lata użytkowania. Posprawdzałem równoległość prowadnic i sprawdziłem sobie bazę do dalszej obróbki, czyli zobaczyłem czy ten bok frezowany idzie równolegle z prowadnicą tej yy, szufladki. Samą szufladkę też lekko podskrobałem, ale tylko po to, żeby miał się gdzie tworzyć film olejowy. Robię wstępnie pomiar górnej płaszczyzny, właściwie tylko po to, żeby mieć informację, czy ona się nadaje jako powierzchnia bazowa, bo w rzeczywistości będziemy się bazować od prowadnic od spodu. Czujnik zeruje sobie referencyjnie na jednej płaszczyźnie prowadnicy, następnie według tego punktu sprawdzam wszystkie inne położenia. Wygląda na to, że muszę coś albo dobić, albo podłożyć. Dobić się niestety nie dało, ale zanim podłożę blaszki, to przejadę jeszcze na drugą stronę. Po to, żeby dwa razy nie odkręcać i nie podkładać, bo być może tam też wyjdzie mi coś do podłożenia. Ok, okazuje się, że muszę podłożyć. Znajduję sobie odpowiednie blaszki, 5 setek. Nawet nie będę tego szczelinomierza ucinał, tylko po prostu podkładam go w całości. No, i teraz już udało się uzyskać całkiem przyzwoity wynik. Oczywiście jeszcze kontroluję wszystko ponownie po ustawieniu. Tu jeszcze możecie zobaczyć jak to leży. Z jednej strony blaszka. Od czoła są wałeczki w jaskółki włożone po to, żeby była równoległość od jaskułek zachowana. No i teraz jeszcze sprawdzam, jakie mam naddatki na tych taśmach, no i już po prostu zwykłym frezem HSS. Ładnie to idzie. Frez musi być ostry i bez problemu ta taśma jest do obrobienia. Obróbka jest konieczna, ponieważ nie przykleimy idealnie płasko tych taśm. Jeszcze zalecenie jest takie, żeby tego kleju troszkę tam pod tymi taśmami było. Żeby nie były dociśnięte na maksa. Teraz usuwam wszelkie zadziory. Lekko je skrobnąłem, te taśmy. I za chwilę będziemy wszystko doskrobywać już na maszynie. Aha, jeszcze musimy ten klin przefrezować. Oczywiście z racji, że to jest klin, to nie da się go płasko położyć. No więc podłożyłem z jednej strony hopka i w ten sposób opuszczam lub podnoszę jeden koniec, tak, żeby ustawić sobie ten element na czujnik. Następnie znowu frezuję tą taśmę. Trzeba uważać, żeby za dużo nie zebrać, bo nie mamy tutaj zbyt wiele regulacji. Kontroluję sobie tą szerokość. Dorobiłem jeszcze kasowanie luzu na podchwytach. Nie wiem dlaczego nie było tam regulacji, ale ogólnie nie dość, że trudno jest wykonać to w odpowiedni sposób, skrobiąc te prowadnice tak, żeby zachować yy, odpowiedni luz, to jeszcze przecież te ślizgi się zużywają i potem nie ma możliwości nawet skasowania tego luzu. A tutaj nie ma pryzmy, do której suport jest dociskany po to, żeby luz się skasował pod siłami obróbki z krawaniem. Wyłapałem też pewną anomalię na szufladce poprzecznej, nie wiem o co chodzi. Od góry ewidentnie są ślady, że to było skrobane. Wydawałoby się zatem, że powinno być to fabrycznie idealne. Tutaj te powierzchnie przylegają dobrze do prowadnic, ale zmierzyłem na czujniki, jest tutaj dosyć duży uchyb. W tym miejscu jest minus 11 setek, prawie dwie dychy, półtorej dychy. No i jak ja mam to interpretować? Ewidentnie te płaszczyzny nie są równoległe do tej płaszczyzny. To samo wyszło mi na czujnik zegarowy, gdy po prostu przesuwałem po prowadnicach suportu. Żeby to wyrównać, szufladkę położyłem na podkładkach równoległych i sprawdzimy sobie czujnikiem, jakie mamy odchyłki. Czemu to jest tak zwichrowane? Oczywiście tu są jakieś wżery, ale ja mierzę tam gdzie tych wżerów nie ma. Tutaj mieliśmy w tym rogu 0, tutaj minus 4 setki, tutaj plus 4 setki, tutaj 0, tutaj minus 1,5 dychy. Czyli w sumie tu gdzie jest plus 4, to praktycznie dwie dychy różnicy między tymi punktami. Tutaj 4 setki przy tym otworze, tutaj dwie setki. No nie pozostaje nic innego, jak to wyrównać, a potem się martwić co zrobić z rewolwerem. Jak pomyślałem, tak też uczyniłem. I zabieliłem tą powierzchnię. No i teraz podczas pomiarów widzimy, że ta powierzchnia jest równoległa do prowadnic. Sprawdziłem też twardość łoża. Okazuje się, że nie jest tak twarda jak w na przykład tej chińskiej tokarce MTP 360x1000, bo tam wartości mieliśmy ponad 700, a tutaj zaledwie 640-680. Teraz może troszkę ten suport sobie doskrobimy. Na początku do skrobania używałem techniki którą stosowałem normalnie do żeliwa, ale przy tych taśmach jej nie polecam, ponieważ zbyt głęboko wchodzi skrobak. Wykonałem jeszcze otwory na olej, bo tu jest centralne smarowanie i oczywiście musimy przewiercić się do tych otworów, które są w korpusie. No i wycinam też rowki w tej taśmie. Ważne, żeby te rowki nie przeszły na wylot przez tą taśmę. Jak widać zmieniłem technikę skrobania, ta jest dużo lepsza. No i używam takiego specjalnego tuszu. Na początku myślałem, że jest byle jaki, popróbowałem go rozprowadzać jak ten mój tusz i jak widać szmatka go ściera. Ale, że mam gumowe rękawiczki, a powinienem mieć gumowy wałek, okazuje się, że właśnie tym gumowym wałkiem prawdopodobnie szłoby to dużo lepiej. Żeby wyskrobać podchwyty, użyłem sobie prowadnic jako płyty traserskiej. Jak widać do płaszczyzny się to dobrze nadawało. I chociaż na filmie wygląda to na szybki, łatwy proces, Zajęło to nie wiem, z kilkadziesiąt godzin, i o ile płaskość na wszystkich prowadnicach, podchwytach itd. Tak udało się uzyskać całkiem zacną, to jednak miałem problem z geometrią. Chociaż na obrabiarce CNC to nie jest aż taki duży problem, ponieważ różnego rodzaju odchyły geometryczne jesteśmy w stanie kompensować programowo. Czyli na przykład przetoczymy sobie wałek i wychodzi nam stożek. Na to manualnej jest już to duży problem. A na tokarce CNC po prostu robimy drugie przejście i zadajemy mu średnicę początkową inną niż średnicę końcową. Dzięki czemu maszyna jedzie po skosie i kompensuje ten błąd geometryczny, na przykład nieosiowości wrzeciona względem prowadnic. A u mnie akurat był problem z prostopadłością osi X do osi Z. Ustawiam sobie precyzyjny kątownik w klasie zerowej najlepiej. No i jeden bok ustawiam równolegle, należy też sprawdzić luzy samego suportu, bo to może nas troszkę oszukiwać. Ja tutaj właśnie kasuję te luzy, żeby nie było żadnych przekłamań przy ruchu w jedną i w drugą stronę. No i przejeżdżamy po drugim ramieniu, kontrolując jaką mamy odchyłkę. W moim wypadku były to aż trzy setki, nie chciałem, żeby tak zostało, więc będę to za chwilę poprawiał. Problem jest taki, że nigdzie nie znalazłem takich konkretnych informacji, filmików czy też ilustracji w różnej literaturze, jak prawidłowo technologicznie taką korekcję wykonywać. Ja zrobiłem to w ten sposób. Wiedząc o ile powinienem pochylić cały support, podłożyłem blaszkę, sprawdziłem różnicę na czujnik zegarowy, no i potem na czujnik zegarowy sobie skrobałem y, tą prowadnicę pod skosem. Znalazłem jeden film, gdzie gościu to robił, ale on skrobał jaskółki na tych małych sankach. Z tym że tam bym musiał skrobać żeliwo to po pierwsze, a po drugie musiałbym ingerować w już dobre prowadnice. Nawiasem mówiąc i tak musiałem to zrobić, tego już nie będzie na filmie, bo tutaj chyba zbyt ostrożnie to wyskrobałem i po prostu dalej miałem jeszcze odchyłkę kąta prostego. Aha, tutaj jeszcze płaszczyzna, no i równoległość. Jednej prowadnicy do drugiej pozostało nam skontrolować efekt naszej pracy, no i Was zaprosić do obejrzenia starszych filmów, które właśnie Wam się wyświetlają o tokarkach CNC, które zbudowałem wcześniej. A także podziękować za wszelkie subskrypcje, lajki i komentarze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hej.